Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby. Siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich, zajęczy dzień. Max i Ruby. Ulotki Ruby. Ma taki kolor jak nasze harcerskie mundurki. Idealny na harcerski kiermasz wypieków. Teraz muszę jeszcze tylko... Max, musisz latać trochę ostrożniej. Upiekłam te babeczki na nasz harcerski kiermasz wypieków. Teraz muszę jeszcze tylko zrobić ulotki reklamowe. Samolot? I muszę się bardzo śpieszyć, bo kiermasz zaraz się zaczyna. Idź się pobawić w ogródku, dobrze? Zawołam cię, kiedy ulotki będą gotowe. Samolot! Przepyszne! Każdy, kto zobaczy taką ulotkę, na pewno przyjdzie na nasz kiermasz. O nie! Samolot. Chyba nie do końca się zrozumieliśmy, Maksiu. Ulotka nie służy do latania. Widzisz? To takie specjalne ogłoszenie na kartkach. Można je rozdawać innym. Każdy, kto to przeczyta, dowie się, że harcerki organizują kiermasz wypieków. Koniecznie musimy dostarczyć ulotki babci i państwu Królisiewicz i Rozalindzie i Kasi i... Jejku, muszę je czym prędzej dokończyć. Samolot! O? O nie! Niechcący zmieszałam czerwoną farbę z niebieską. Max, idź się bawić swoimi samolotami w ogródku, żebym mogła w spokoju przygotować swoje ulotki na kiermasz. Zgoda? Teraz będę musiała zacząć od początku. O! To wygląda zupełnie jak fioletowy lukier na moich babeczkach. Idealnie. Samolot. Proszę, ta wyszła idealnie. Ale muszę się śpieszyć, jeśli chcę zdążyć na czas. A? Max! Max, ja też uważam, że twoje zabawki są bardzo fajne, ale muszę wracać do swoich ulotek, jeśli mam je roznieść przed kiermaszem wypieków. Już ci mówiłam, że samoloty nie służą do zabawy w domu. Rozumiesz, Max? O nie! Ta kartka upadła prosto na moją ulotkę. Teraz muszę wszystko zrobić od... O! Kiedy papiery się zlepiły, myślałam, że moja ulotka będzie do niczego. A tymczasem mam dwie idealne ulotki. To mi nasuwa fantastyczny pomysł. Idealne, co do jednej. Samolot. O, nadal mokre. Nie mogę ich zwinąć, więc nie mam ich jak roznieść. A co, jeśli nie wyschną na czas? O nie! Max, wyłącz to! Próbuję wysuszyć ulotki, żeby je... Samolot! Max!
mokra. Podmuch z helikoptera musiał je wysuszyć. Idealnie. Max, czy mógłbyś wystawić wózek? Trzeba czym prędzej roznieść ulotki. Kiermasz wypieków zaraz się zaczyna. Twój wózek jest już gotowy, Max? Samoloty. Wózek jest nam potrzebny, żeby dostarczyć ulotki. Samoloty. Jeśli się nie pośpieszymy z ulotkami, za chwilę będzie za późno. Co ty robisz z moją ulotką? Max, patrz! Babcia już czyta moją ulotkę. Wielki harcerski kiermasz wypieków. Dzisiaj o 10 rano. O, świetnie! Miałeś naprawdę niesamowity pomysł. Samolot! Max, mógłbyś w ten sposób doręczyć wszystkie ulotki? Dzień dobry, Ruby. Dzień dobry, Rosalindo. Właśnie dostałam ulotkę o harcerskim kiermaszu wypieków. Już nie mogę się doczekać. Dziękuję, Rosalindo. Na pewno będziesz zachwycona moimi babeczkami. Max, na pewno bym nie zdążyła, gdyby nie twoje... samoloty! Plażowanie z krabami. Łapią, babciu! Ojej! Złapałam! Niezły refleks, babciu! Chyba zrobię krótką przerwę. A co będą robić moi mali plażowicze? Ja mam pomysł. Możemy zrobić basenik pływowy. Cudownie! Sama chyba nie wpadłabym na lepszy pomysł. Drużynowa pokazała nam, jak go zbudować. Kopie się dół w piasku, niezbyt daleko od wody, a na dnie kładzie się kamyki i muszelki. Kiedy ja je robiłam, wkładałam też wodorosty. Naprawdę? Tak, pamiętam. Potem trzeba poczekać na przypływ, a kiedy dół napełni się wodą, masz piękny basenik pływowy. Krab! Byłoby świetnie, gdyby jakiś krab odwiedził nasz basenik, ale są bardzo płochliwe i bardzo szybkie. Krab! Chodź, Max. Bierzmy się do roboty. To idealne miejsce na nasz basenik, Max. Wystarczająco blisko wody i niezbyt daleko od babci. Teraz musimy znaleźć kamienie, wodorosty i muszelki, które tam włożymy. Drużynowa mówiła, że trzeba zbierać tylko te muszelki, które leżą na plaży. Krab! Jeśli zobaczysz kraba, nie podnoś go, bo nie lubią, jak się ich dotyka. Zgoda, Max? Może poszukaj muszelek z tamtej strony, a ja rozejrzę się tam. Jeju! Muszelek i kamyków nam tutaj nie zabraknie. Możemy zbudować piękny basenik pływowy. Proszę, jakaś liczna. O, dolar piaskowy. Niestety jest trochę pęknięty. No nic, wciąż jest wart co najmniej 95 centów. Zebrałam tyle kamyków i muszelek, że nie mam ich jak nieść. Ach, już wiem. Po prostu pójdę po wiaderko.
Max, widzę, że nawet zacząłeś już kopać dołek. To świetny pomysł. Krab. Nie sądzę, żebyś znalazł kraba, ale zobacz, co tu mam. Widzisz? Niedaleko stąd jest ich zatrzęsienie. Bez wiaderka nie dam ich rady przynieść. Wracam za kilka minut. Nie mogę się nadziwić, ile tu pięknych muszelek i kamyków. Aha! Ta muszelka w brązowo-białe paski chyba należała do małża. O! Prawdziwa konha! Drużynowa powiedziała, że są bardzo rzadkie, więc nie wolno zabierać ich z plaży. Ale nic się nie stanie, jeśli przeniosę ją do basenu. Max, jak to jest, że twój dół się pomniejsza, chociaż ciągle kopiesz? Krab! Chodź i zobacz, co tu mam. Myślę, że to już prawie wszystko, czego nam trzeba. Zobacz, Max. Ta muszla nazywa się konha. Jeśli przyłożysz ją do ucha, usłyszysz szum oceanu. Krab! Naprawdę słyszysz tam kraba? Dla mnie to brzmi jak ocean. Ta konha będzie w samym środku naszego baseniku. Odłożę ją na bok i pomyślimy, co zrobić z resztą. Okej, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Ta muszelka ma różowy brzeg. Śliczna, prawda? Na razie odłóż ją na bok. Ta jest chyba jeszcze ciekawsza. Widzisz te biało-brązowe paski? Będą pięknie wyglądały pod wodą. Krab! Kraba możesz poszukać później. Na razie musimy zdecydować, jak to ułożyć. Znalazłam długi kawał wodorostu. Będzie okalał brzeg naszego basenu jak podwodny żywopłot. Teraz nie odchodź, Max. Najfajniejsza część dopiero przed nami. Czas ułożyć wszystkie muszelki w naszym baseniku pływowym. Muszelki zniknęły. Gdzie one się podziały? Max, co się stało z kamykami, muszelkami i wodorostami? Położyłeś je tutaj na piasku, tak jak cię poprosiłam? Ale teraz ich tutaj nie ma. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale to bardzo podejrzana historia. Krab! Nie mamy żadnego kraba. Nie mamy też konchy, ani wodorostów, ani kamyków, ani żadnych muszelek, ani w ogóle niczego. Został nam już tylko ten dolar piaskowy. Proszę, proszę, proszę. Powiem wam, że sama bym tego lepiej nie zrobiła. O czym ty mówisz, babciu? Oczywiście o waszym pięknym baseniku pływowym. Jakim baseniku pływowym? Tym tutaj. O, tym. Wierzę własnym oczom. Ale jak one się tutaj znalazły? Krab! Max pilnuje dziecka. Szybciej, Max! Pani Królisiewicz chce, żebyśmy się opiekowali jej dzieckiem, bo przychodzą do niej goście.
Chcesz nacisnąć dzwonek? I pamiętaj, Max, opieka nad dzidziusiem to bardzo poważna sprawa. To również wielka odpowiedzialność, więc musisz mi pomagać. Zgoda, Max? Witaj, Ruby. Dzień dobry, Max. Przyszliście w samą porę. Możecie tu sobie posiedzieć z dzidziusiem w salonie. Jeśli będę potrzebna, znajdziecie mnie za domem. Dobrze, proszę pani, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Już kiedyś opiekowaliśmy się dzidziusiem, pamiętasz, Max? O, wiem, Ruby, ale czasem mój dzidziuś bywa trochę marudny, więc wołaj w razie potrzeby. Dobrze, proszę pani. Może pani na nas liczyć, prawda, Max? Max, wziąłeś wszystkie hałaśliwe zabawki. Miłe. Ale dla dzidziusiów się nie nadają. Wiesz, co lubią niemowlaki? Maluchy lubią ciche, spokojne zabawki. Prawda, królisiątko? Nic się nie martw. Postaramy się, żebyś był wesoły, a nie marudny. Pogotowie. Miłe. Max. O nie. Pogotowie. Pogotowie. Dzieci lubią miłe, łagodne dźwięki. Miłe? Nie, Maksiu. Dźwięk syreny nie jest bardzo miły. To hałas. Nasz dzidziuś chyba zaczyna marudzić. Widzisz? Woli miłe, łagodne dźwięki. Takie jak... Już wiem. Jak kołysanka. Chcesz, żebym zaśpiewała ci jakąś miłą kołysankę? To by ci się spodobało, prawda, królisiątko? Zaśnij spokojnie, oczka swe zmruż. Kołyską pobujam, a ty zaśnij już. O, Rety! Jak sobie radzicie, kochani? Cóż, dzidziuś był trochę niespokojny, ale teraz już chyba wszystko w normie. Dobrze, skarbie, tylko sprawdzam. Tak, proszę pani. O nie! Miłe! Max, ten dźwięk nie jest miły, to hałas. Maluchy lubią miłe, kojące dźwięki, a nie bębny i cymbałki. A już na pewno nie sygnał karetki. Nasz dzidziuś trochę się zezłościł. Trzeba znaleźć jakąś zabawkę dla niemowlaków. Miłe! Max, myślę, że dzidziuś ma już dosyć tych twoich hałaśliwych zabawek. Przydałaby się nam tutaj... jego grzechotka. Idealnie. Dzieci uwielbiają grzechotki, widzisz? O, Rety, upuściłeś ją, ale nic się nie przejmuj, maluszku. Dostaniesz ją z powrotem. O nie, grzechotka potoczyła się pod kanapę. Wyciągnę ją dla ciebie, mały. Miłe? Oj, Max, ten dźwięk wcale nie jest miły. To hałas. Bardzo proszę, maluszku. Wygląda na to, że nasz dzidziuś nie chce grzechotki. Gdzieś tu musi być jakaś zabawka wydająca miły, łagodny dźwięk, który spodobałby się dzidziusiowi. Pozytywka! Idealnie! U was wszystko w porządku, Ruby? Tak, wszystko dobrze. Proszę się nie martwić. Radzimy sobie. Cieszę się, dziękuję, Ruby. Ci mówiłam.
myślałam, że dzidziuś woli miłe, łagodne dźwięki. Na przykład muzykę tej pięknej pozytywki. Sam zobacz, jak zareaguje, kiedy ją włączę. Morety! Nie wiem, czego jeszcze mogłabym spróbować. Dzidziuś najwyraźniej nie lubi dźwięku kołysanek, grzechotek, ani pięknych pozytywek. Zastanawiam się, jaki miły dźwięk by go ucieszył. Miłe! Max! Dzidziuś nie chce słuchać twojego hałaśliwego, wrzeszczącego, kosmicznego goryla. Dziwna sprawa. Mam wrażenie, że ten dźwięk mu się podoba. Zróbmy mały eksperyment. Wyłącz na chwilkę swojego wrzeszczącego, kosmicznego goryla. Teraz spróbuję włączyć pozytywkę. Teraz znowu włącz wrzeszczącego goryla. O, Rety, co to za hałasy? Ruby, Max! Jak odkryliśmy z Maxem, dzidziuś uważa, że hałas jest miły! Pogotowie! Pogotowie! Nowa sprawność. O nie, to ktoś inny. Zaraz, to ona. Nie, pomyliłam się. Mam nadzieję, że Luiza zaraz tu będzie. Mam dużo sprawności, ale dzisiaj chciałabym zdobyć jeszcze jedną. Luiza obiecała mi pomóc w ćwiczeniach przed zbiórką skautów. Chcę loda. Ale w ten sposób nie zdobędę sprawności. Skauci zdobywają sprawności tylko za ważne rzeczy, jak ćwiczenia, spanie w namiocie, pierwsza pomoc. Nareszcie! Przepuść mnie, Max! Chcę loda! Dam ci go za chwilę. Muszę otworzyć drzwi. Witaj, skautko Ruby! Witaj, skautko Luizo! Ojej, ile sprawności zdobyłaś! Wspinaczka, pływanie, pszczelarstwo. A z tej jestem najbardziej dumna. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Właśnie tę sprawność chcę zdobyć. Wszystko już umiem. Udzieliłam pierwszej pomocy Maxowi, kiedy się skaleczył. Opatrywanie skaleczeń to za mało, żeby zdobyć tę sprawność, Ruby. Chodźmy poćwiczyć, zanim drużynowa zabierze nas na zbiórkę. Pobaw się grzecznie, Max. Luiza nauczy mnie wszystkiego, czego potrzeba do zdobycia sprawności. Chcę loda. Przytul mnie. Skautko Ruby? Tak, skautko Luizo? Jestem misiem. Ten miś ma gorączkę. Co trzeba zrobić? Kocham cię. Zrobię mu zimny kompres i zadzwonię do lekarza. A co zrobisz, jeśli komuś będzie zimno? Postaram się go trochę ogrzać. Bardzo dobrze, skautko Ruby. Tę lalkę boli noga, nie może chodzić. Co zrobisz? Chcę loda. Nie teraz, Max. Poszukam dwóch patyków i koca i zrobię z nich noszę. Thank you.
się spisałaś, Ruby. Wiesz, co zrobić w razie gorączki, zimna, zwichnięcia i stłuczenia. Moje biedne lalki. Ale najważniejsze w pierwszej pomocy jest bandażowanie. Nie zdobędziesz sprawności, jeśli nie będziesz umiała bandażować. Bandażować? Jeszcze nigdy nie bandażowałam. Chcę loda. Żeby ćwiczyć na nich bandażowanie. Potrzebujesz większego pacjenta. Chcę loda. Max, chyba złamałeś nogę, braciszku. A ramię powinno być na tym blaku. Kiedy drużynowa to zobaczy, na pewno przyzna ci sprawność pierwszej pomocy, Ruby. Chcę loda. Poczekaj jeszcze chwilę, Max. Tylko grzeczni pacjenci dostają lody. Świetnie. Tam drużynowa! Nie ruszaj się, Max. Otworzę. Nie, ja otworzę. Mam loda. Witajcie, dziewczynki. Widzę, że jesteście gotowe na zbiórkę. Tak, druhno drużynowa, ale Ruby najpierw chce ci coś pokazać. Przygotowałam się do zdobycia sprawności. Max! Kiedy powiedziałaś, że się przygotowywałaś do zdobycia sprawności, nie przypuszczałam nawet, że miałaś na myśli sprawność żeglarza. Węzły są idealne. Gratuluję, skautko Ruby. Uważam, że zasłużyłaś na to, by zdobyć nową sprawność. Brawo! Ale... Ojej! Ja nie mam takiej sprawności. To są bardzo skomplikowane węzły. Powiedz, jak to zrobiłaś? Chciałem loda. Jabłko. Gotowa? Gotowa. Najpierw cukier, potem jabłka, jajka, mąka. Wstaw do piekarnika na pół godziny. Piecz się ciasto, ciasto piecz i szarlotka będzie wnet. Udało się! Spróbujmy jeszcze raz, Ruby. Dobrze. Najpierw cukier, potem jabłka, jajka, mąka. Wstaw do piekarnika na pół godziny. Piecz się ciasto, ciasto piecz, jabłko. Przepraszam, Max, ale to zabawa dla dwojga. Możesz popatrzeć, jeśli chcesz. Najpierw cukier. Potem jabłka. Jajka. Jabłko. Pomyliłeś słowa, Max. Jabłko.
chyba chce jabłko z tego drzewa. Dobrze, Max. Jabłka są smaczne. Jabłko zjesz, doktora unikniesz. Jabłka mają bardzo dużo witamin. To prawda. Będzie ci smakować. Wybrałam najbardziej soczyste jabłuszko. Zagrajmy jeszcze raz. Życzę smacznego, Max. Najpierw cukier, potem jabłka, jajka, mąka. Wstaw do piekarnika na pół godziny. Jabłko. Przed chwilą jedno ci zerwałam. Gotowa? Gotowa. Najpierw cukier, potem jabłka. Jabłko. Dobrze, Max. Zaraz dam ci następne. Jeśli jabłko zjesz, doktora unikniesz. A dwa jabłka pozwolą ci go uniknąć. Przez cały tydzień. No właśnie. Jakie śliczne jabłko. Proszę bardzo. Smacznego, Max. Gotowa? Gotowa. Najpierw cukier, potem jabłka, jajka, mąka. Wstaw do piekarnika na pół godziny. Piecz się ciasto. Ciasto piecz. I szarlotka, jabłko. O co ci znowu chodzi, Max? Jabłko. Jeszcze jedno? Dobrze, Max. Zaraz ci zerwę następne. Przy zrywaniu jabłek należy pamiętać, żeby kręcić. A nie ciągnąć. Zerwę ci dwa jabłka, Max. Będziesz mógł wybrać ładniejsze. Pomóc ci? Za wysoko nie mogę dosięgnąć. Chodźmy do szopy, Max. Musimy znaleźć coś, na czym będę mogła stanąć, żeby dosięgnąć jabłek. Sięgnę jabłek. Zaraz zerwę ci jeszcze dwa jabłka. Pamiętaj o kręceniu. Są słodkie jak miód. Proszę bardzo, sam zdecyduj, które wybierzesz. Jabłko, przecież masz już dużo jabłek. Jabłko! Dobrze, Max, ale to już będzie ostatnie. Ostrożnie, Ruby! Uważaj, bo spadniesz! To jabłko jest za wysoko, nie mogę dosięgnąć. Poza tym nie jest tak błyszczące i soczyste jak to. O, ani tak duże i dojrzałe jak to. Pobawimy się wreszcie. Tak, Max, musisz poczekać, aż to jabłko spadnie. No huśtaj się, a my dokończymy zabawę.
cukier, potem jabłka, jajka, mąka. Wstaw do piekarnika na pół godziny. Piecz się ciasto! Ciasto piecz! I szarlotka będzie! Jabłka! Max! Co mamy zrobić z tymi wszystkimi jabłkami? Szarlotkę! Dobrze, Max! Cicho, Max! Chodź, Max! Dziś popilnujemy dzidziusia pani Królisiewicz, a musimy być bardzo, bardzo cicho, żeby się nie obudził. Spodoba ci się to? Nie martw się, wzięłam ze sobą twoje zabawki. Ruby, Max, jesteście. Wejdźcie, proszę. Mój mały dzidziuś słodko śpi. A my mamy za zadanie dopilnować, żeby się nie obudził. Tak. Cicho. Właśnie, Max. Gdybyście zgłodnieli, zostawiłam wam przekąskę. Jeśli będziecie mnie potrzebować, będę w ogrodzie. Proszę się o nic nie martwić. Może pani na nas liczyć. Dziękuję, Ruby. Max! Nie, Max! Nie wolno włączać radia. To mogłoby obudzić dziecko. Chodź, sprawdzimy, czy maluch pani Królisiewicz śpi. Pamiętaj, Max, musimy być bardzo cicho. Cicho. Śpi, jak dziecko. Chodź, Max, i pamiętaj. Wzięłam ze sobą moją nową lalkę. Panienkę Cudeńkę. Potrafi robić cudowne rzeczy. Przyniosłam też kilka twoich cichych zabawek, Max. Proszę, to twój wąż. Tylko pamiętaj, musisz się bawić bardzo cicho, żeby nie obudzić dzidziusia. Ciii. Zabawa z panienką Cudeńką jest cicha i doskonale przygotowuje do opieki nad prawdziwym dzieckiem. A ta lalka robi to, co dzidziuś. Widzisz, kiedy ją tak układam, zamyka oczy tak jak dziecko pani Królisiewicz. Kiedy ją podnoszę, otwiera oczka. Prawda, że jest wspaniała? Max? O nie! Mam nadzieję, że nie obudziliśmy dziecka. Śpi. Chodź, Max, i od tej pory pamiętaj, żadnych hałasów. Ciii. Mało brakowało. Nie wolno, Max. Radio jest o wiele za głośne. Spójrz, wzięłam dla ciebie jeszcze jedną zabawkę. Pobaw się nią, a ja pobawię się panienką Cudeńką. Ma nawet swoją specjalną szczotkę do włosów. Braciszku, spójrz, co się dzieje, kiedy naciskam ten guzik. Rosną jej włosy. Prawda, że to wspaniałe? Max, o nie, nie wolno.
No dobrze. Zaraz znajdę ci jakieś zajęcie, żebyś nie hałasował. Tylko jakie? Już wiem. Pani Królisiewicz zostawiła w kuchni przekąskę. Wiesz co, Max? Idź po nią. Max? Pamiętaj. Ty też masz ochotę na przekąskę, panienko cudeńko? Założę ci śliniaczek taki, jak ma dzidziuś pani Królisiewicz. O, proszę, teraz mogę cię już nakarmić. Ciekawe, co Max robi w kuchni. Max, co ty robisz? Max? Max? O nie, żeby dziecko się nie obudziło. Kuchni coś zjeść, braciszku. I pamiętaj. Widzisz, jedzenie to bardzo ciche zajęcie. A teraz najwyższy czas nakarmić panienkę cudeńkę. Chodź, Max. Nie wolno. A teraz będziesz się bawić ze mną i panienką cudeńką, żebym była pewna, że będziesz cicho. Panienka cudeńka je tak samo jak my. Trzeba tylko wcisnąć ten guzik i będzie jadła jak prawdziwe dziecko. Proszę, potrzymaj ją, pokażę ci. To jeden z tych guzików na plecach. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch. Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi Marcin Bartkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Katarzyna Tatarak-Walentowicz, Iwona Rulewicz, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Anna Steiner, Janusz Wituch i inni.